Bo ja podejrzewam, że on będzie agresywny, nie? No, od razu chyba się rzucił na mnie. Halo, halo, to znowu ja z tej strony. Witam was w kolejnym odcinku z gry Ark Survival Ascended. No i słuchajcie, w poprzednim odcineczku ogarnęliśmy sobie, no tutaj już zauważyliście, ale jeśli nie widzieliście poprzedniego odcineczka i jak to zrobiłem, to serdecznie zapraszam do zobaczenia poprzedniego odcineczka i już teraz możecie zostawić łapeczkę w górę i napisać jakiś komentarz dla zasięgów, żeby pomóc rozwinąć mi kanał. No i słuchajcie, w dzisiejszym odcineczku no zrobimy siodełko na tego dziada, śmierdziela, bardzo fajny jest, tak szczerze mówiąc porównując go na przykład do Anzu, nie? W ogóle oswoiłem też samicę. Możemy ją zostawić, żeby podrosła. Taką jakąś byle jaką. Jak robiłem miniaturkę, to gdzieś tam musiałem znaleźć, no bo nie zrobiłem se, nie przygotowałem se. No i wziąłem i oswoiłem. W sumie to poszło chyba na jedno jajeczko chyba takie ten. Chyba na dwa albo trzy razy. No to jedno jajeczko chyba wystarczyło, bo trzy razy można było zatańczyć, nie? No w każdym razie, no mamy parkę, więc spoko, bo sobie to porozmnażam później. Tym gigantoraptorem myślę, że możemy sobie troszeczkę pobiegać, nie? Siodełko na gigantoraptora nie jest drogie, ani trochę. Ha, kurde, ja już mam takie siodełko. No dobra, będę miał dwa siodełka. Nieważne. Będziemy musieli go prawdopodobnie podleczyć trochę. Pierwszy raz w ogóle używam gigantoraptora. A już długo jest dostępny gigantoraptor. W sumie tym gościem chyba się nie muszę opiekować, ale Tintoberę chcę, no to dam mu Tintoberę, to jest chyba taberka. O kurde, ile hien. To co, idziemy poekspić gigantoraptora w takim razie. No tak szczerze mówiąc, Anzu troszeczkę szybciej atakowało. I na pewno trochę mocniej. Bo w sumie jak na to, ile ten gigantoraptor ma punktów w atak, no to wcale nie bije jakoś mocno. Co te hieny robią, kurde? Mapę dropłem. Prymitywną, unlucky. Dobra. Ile wbiłem poziomów? 18 poziomów, nie jest tak źle. Zamknę sobie tu drzwi. I podleczę troszeczkę tego gigantoraptora jakimś mięskiem. I pójdziemy sobie gdzieś, nie? Może poszukamy jakiegoś dzieciaczka. Spróbujemy przejąć gigantoraptorem tego dzieciaczka, nie wiem. Nie wiem w sumie, jak to się robi, nie? I nie wiem, czy nie muszę mieć samicy przypadkiem albo coś. Look feather. Ty, urwałem mu tego. Patrzcie. Mele. Łe, ej, to różne są piórka w takim razie, tak? Różne piórka możemy wyrywać. I zobaczcie, tutaj akurat mamy szansę na to, że dzieciaczek dostanie więcej obrażeń wręcz. No ale w sumie nie rozumiem, nie? Bo skoro rozmnażasz dinki i masz tam jakieś statystyki, to ale o co tu chodzi? Że w sensie, że co? Że będzie miał, nie wiem, więcej punktów? No niemożliwe, nie? To co to znaczy, że co? Mutacje dostanie? Nie, no takie dziwne to trochę jest, ale nie wiem, no spróbujemy to, wykorzystamy to, może nawet na tych gigantoraptorach. No dobra. Kurde, ile do dinkurusów. Tu ostatnio widziałem małą Argentę, co też jest w ogóle szokiem dla mnie, że latacz miał dziecko, które można było sobie przejąć. Myślałem, że je znajdę tutaj tym gigantoraptorem i sobie przejmę je, zobaczymy jak to będzie wyglądać. Ale nie wiem w sumie co się z nim stało. Może te hieny go zjadły, bo ten mały Argent nie latał, nie? Możliwe, że go hieny zjadły. Bo on sobie chodził. Może jeszcze nie potrafił latać albo coś, nie wiem. No dobra, w każdym razie. No właśnie, w każdym razie. Coś by wypadało oswoić. No ale w sumie nie wiem co. No i chciałbym przede wszystkim dzieciaczka jakiegoś znaleźć. Tylko teraz się zastanawiam właśnie, co bym mógł znaleźć. Może Terizino, no na przykład? Do zbierania drewna? Może sprawdzimy sobie tego. Finderem. Co to kurde? Kurde, orkowie. O jasno, tu po kamieniu kupa, ale mnie zaskoczyli. Dobra, nieważne, biegniemy, uciekamy od nich, bo to z orkami to mi się nie chce bić. Mewing. Czy Mewing mógłby mieć malucha? Bo jakby taki Mewing był z maluchem, to bym se przejął gigantoraptorem, nie musiałbym kibelków robić. A właśnie, a propos kibelków. Będziemy potrzebowali prawdopodobnie jutyranusy oswoić.
żeby właśnie robić kible te najlepsze. No i trzeba by było wybudować też szklarnię. No fajnie by było też zająć się już tymi elektrycznymi rzeczami, nie? Więc musimy znaleźć perły, żeby robić elektronikę. Musimy znaleźć ropę, żeby robić paliwko i tak dalej. Kurde, tu ile kryształu, jasne, tutaj kamień kupa. Ło, kurde, ile tych. Jasna dupa i kamieni kupa. Łe, 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 przecież to mnie zabije. O, o. Uciekamy, Gigantoraptor. Ja pierdziu, ile alozaurów tam było. Dobra, mamy tu małego Terizino. 27 ataku. Nice. Pytanie tylko, czy ja jestem w stanie to w ogóle zabić. No dobra, no kurde, teraz nie wiem, zastanawiam się cały czas, jak to się robi tym Gigantoraptorem. O kurde. Żebym tylko kurde nie zabił naszego Gigantoraptora, to jest mój jedyny Gigantoraptor. Jeszcze nie zdążyłem ich porozmnażać. Nie wiem, ja się cały czas cofam. O kurde. Dobra, dobra, zabijemy go. Imprint. Ty. Ale nie dostał leveli. Co jest? Miał dostać levele. Kurde, i co jest? Zrobiłem coś nie tak? Dobra, dodam wszystkie punkty w atak. O, pod prawym przyciskiem myszki on zbiera berki jeszcze. Powiem wam szczerze, on nie atakuje jakoś szybko, nie atakuje jakoś mocno, nie? Wiecie, do walki jako tako to ten dinozaur nie robi jakiegoś dużego wrażenia. No głównie to tu chodziło, o kurde, alozaury znowu. Głównie no to tu chodziło o te przejmowanie tych młodych dinków, nie? Miały levele dostawać. Coś kurde ewidentnie zrobiłem nie tak. Spróbujmy może, nie wiem, może znajdę jakieś dodo albo coś. O, patrzcie, mówisz masz, mamy dodo. To drugi level, nawet jakąś mutację dostał. No i co? I dostał, miał 102. Miał 102 i ma 113. Ale ile powinien dostać leveli? 50. 50 leveli powinien dostać. Ała. Kurde, zagapiłem się i prawie mnie ork zabił. Ile mi HP zostało w ogóle? Co my tu mamy napisane? Wild baby struct and no tamed baby imprint request to refresh. Nie rozumiem. Kurde! Ile tych orków! Bije mi mojego małego dodo! Zabił mojego małego dodo! Kurde, weź się gościu odczep, skąd... Wow, ej, patrzcie ile tych dzieci tutaj jest! 10 leveli. Ej, no ale powinien więcej leveli dostać, nie? No to teraz w takim razie... To o co w tym chodzi? Przecież mam duży level mam. Duży level mam Gigantoraptora. Kurde, ktoś mi kiedyś tłumaczył jak to się robi. No dobra, wszystko okej, okay, nie? Niby tam jakieś levele dostały te dinki, tylko kurde 10 leveli to jest, to nie jest dużo. Co zrobić? A, może trzeba wylevelować Gigantoraptora. Właśnie, bo chyba właśnie trzeba wylevelować. Teraz mi się tak przypomniało. Nie wystarczy oswoić na dużym levelu, ale trzeba też wylevelować go na maksa. Wtedy będzie max leveli dostawać. Ja mam teraz 20 leveli dodanych. No to chyba wychodzi na to, że mam 20%
imprintu jakby, znaczy wiecie o co chodzi, nie? No i Lystro dostał 10 leveli? Nie no, dziwne to jest. Dodo dostało też 10, tam 11 leveli. Kurde, ciężko mi powiedzieć. No dobra, no to w takim razie nie ma sensu, kurde, póki co. I dlatego też Terizino nie dostał leveli, bo ja nie miałem żadnych rozdanych. No ma to sens, ma to sens. No ale przecież 100 leveli nie rozdajemy chyba, nie? Ile można leveli wbić na Dinku? 90? To co, wtedy jest 90%? Nie no, w sumie 90% to i tak jest dużo, nie? Jak mamy przejmować dzieci. Kurde, no nie wiem, ty. No ciężko stwierdzić. No nic, no trzeba będzie levelować dziada. Troszkę go podleczyłem. No ale teraz w takim razie... To w sumie mogę... On skacze? Skacze, ale Anzu jest lepszy. Jeśli o poruszanie się chodzi... Chociaż czekajcie, bo jestem przeciążony trochę, nie? Szybki dość jest. Gigantoraptor, no i fajnie, że skacze, nie? Spoko, nawet można się nim poruszać. A właśnie, czy on szybuje? Wow! No dobra, jest lepszy niż Anzu. Dobra, kurde, patrzcie jak ja latam normalnie. Okej. Okej. No dobra, w takim razie, no to tego, te kibelki, nie? Patrzcie, tutaj jest chyba kolejny mewing. 145 level. No, fajny taki mewing. Fajne jest to, że dzieci można szukać w ten sposób, nie? Dobra, musimy znaleźć w takim razie jakieś góry i chyba lecimy po Jutyranusa w takim razie, nie? I teraz się zastanawiam, pisaliście mi, że chyba perły gdzieś koło mojej bazy można zdobyć, coś takiego? Że jest jakieś jeziorko gdzieś w dół, trzeba zejść, jeziorko jest i coś tam. To wtedy byśmy mieli perły. Fajnie by było może jakiś kiwon postawić, jeśli to jest w ogóle możliwe na tej mapie. I... Żeby olej zbierać, tylko no właśnie, kurde, z tym kiwonem to jest taki problem, że... Przynajmniej na spalonej ziemi on mi się resetował za każdym razem, jak wychodziłem z gry, więc... Przed każdym wyjściem z gry musiałbym do kiwona lecieć. A to jest taka lipa, no ale innego sposobu, kurde, na pozyskiwanie oleju nie ma, nie? Ty, Z Argenta na 130. A ja mam samicę. Też Z Argentę. A ja pułapki nie mam przy sobie. Dobra, czekajcie. Kurde, powiem wam szczerze, że strasznie niebezpiecznie tu jest z tymi Argentami, bo one mi wlatują tutaj do środka i zabijają mi linki. W sensie, no żaden dinek jeszcze mi nie zginął, nie? No ale wiecie o co chodzi. O, pa, 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 pa. Dwie Argenty. No dobra, no ale to i tak oswoimy. A może bym zrobił... Pick up. Dobra, i... Pop hit. Kurde, już myślałem, że za duże dziury zrobiłem. Dobra, ale zanim ją uśpię, trzeba powybijać te hieny i inne rzeczy, kurde, tutaj, bo to się źle skończy dla nas. Z prawego... Gigantoraptor bije dużo więcej, tylko... No bije też troszeczkę wolniej, ale wydaje mi się, że jakby tak policzyć damage per second i obrażenia na sekundę, to wydaje mi się, że z prawego lepiej jest. No, te hieny przeklęte, kurde, ja pierdziu. Elven Elk, co to jest? Ty no, zwykły jeleń. Ale różni się na pewno od Megalocerosa. Ciekawe, no dobra, no, tych hien nie zabiję, bo one będą uciekać, kurde, przede mną. Dobra, na szybko oswoimy Argentę. Prawie ją w ogóle zabiłem. Kurde, wiecie jaki teraz jest problem? Ta Argenta ma tu dwoje dzieci. I teraz... Wynocha, kurde! Przeklęte psiury! Spod mojej bazy! I teraz... jak ja ją tu zostawię, nie? I ona się oswoi, to te dzieci uciekną, potem ich nie znajdę. Znaczy w sumie... Z drugiej strony, no to nieważne, nie? Ale i tak w sumie ciekawostka, że te Argenty z modów mogą mieć młode. Fajna w sumie sprawa. Moim zdaniem powinny mieć. Argenty powinny w górach zakładać gniazda i tam powinny być dzieci. Tak jak było na trailerze Ark Survival Ascended. Jeśli widzieliście, oglądaliście trailer.
Argenta miała gniazdo w górach i normalnie karmiła sobie dzieci, które siedziały w gnieździe. Fajnie to wyglądało, klimatycznie, moim zdaniem powinno tak to wyglądać. Dobra, damy jej prime meata i w sumie nie będziemy się jakoś przejmować chyba tymi dzieciakami. Nie potrzebujemy ich tak naprawdę. No dobra, wiecie co, ja chyba sobie mapkę sprawdzę po prostu z surowcami. Spróbujemy zdobyć perły i spróbujemy zdobyć ropę. I spróbujemy oswoić Jutyranusa. O kurde, tam jest wiwerna. A ja tam chciałem właśnie... Co to był za dźwięk? Tam właśnie chciałem iść. Nie, nie tam chciałem iść. Dobra, to nie było tematu, ale wiwernę też trzeba będzie oswoić. Bo te wiwerny... Ja jeszcze tym nie latałem. Znaczy, testowałem to. Wiem jak to się zachowuje i tak dalej. I bardzo fajnie i przyjemnie się tym lata. Więc na pewno chciałbym sobie to do latania oswoić kiedyś. Ale tak, wiecie co, no z wiwernami to ja się nie będę śpieszył, nie? Bo wiwerna zmieni całkowicie naszą rozgrywkę. Dobra. Gdzieś tu, może w jaskini? Gdzieś tu powinny być perły, gdzieś tu powinien być i powinna być też gdzieś tutaj ropa. Ale tu jest kurde ciemno. Patrzcie! Normalnie bobra w pysku ma. Co to jest? Neovenator. Normalnie bobra ma w pysku. Ale jazda. I zeżar bobra. Gamma 3 dajmy. Aby tak zbalansować. Ty, to ja wykorzystuję okazję i kradnę cement. Ale ty, ale Triska chyba nie złapiesz w pysk, nie? Wow, jakie to jest mocne. To jest max level. Tu jest jeszcze Meraxes. Tu jest jeszcze cement, który chciałem ukraść. Tam sobie... O, dobra, nie, dobra, nieważne, uciekam stąd. Kurde. Dobra, na południe lećmy. Wow. Koń. Dobra, patrzcie jak z prawego mocno leje, nie? On bije troszeczkę wolniej z tego prawego, ale kurde, o kurde. Ty dobra, teraz jak odwróciłem ich uwagę, wracam tam. Gdzie to było? Tutaj, tu mam jakiegoś Meraxesa. Wkurzył się. Zabiłem go, zabiłem go. Dobra. Problem z wagą. Jak zwykle. Są jeszcze dwie tamy bobrów, a to jest jeden bubr. Bober. Nie no kurde. Nawet spoko. Chociaż tego Meraxesa z tego prawego przycisku, to tego, to tak miałem wrażenie, że nie trafiam czasami. Kurde, to miałem wziąć, a drewno miałem wywalić. Dobra. No fajnie, cement też się na pewno przyda, jak będziemy chcieli robić te elektromaszyny różnego rodzaju. S. Alozaur nam tu przylas. Dobra, musimy go zabić. A ten co? Czemu on za mną leci? Z tak daleka nagle? Chciałem zobaczyć, czy są tu perły w tym. I przylas tutaj śmierdziel. Co to kurde jest? No, no co to ma być? Dobra, wygląda na to, że tutaj perełek nie ma. Uciekamy stąd w takim razie. Dziwnie się tu dzieje. Tyranozaurus. Tam se wiwerna w ogóle usiadła. Nie chce mi się, nie chcę walczyć z nim, nie chcę walczyć z nim. A to co to jest? Zuniceratops. Wow! Ale fajny! Tyranozaur na 130. Dobra, ale tyranozaurem to kiedy indziej się zajmiemy. Tam jakiś human był chyba. Human bandit. Kolejny tyranozaur. Dobra, ja chyba wiem już o co chodzi. Wiem już dlaczego tutaj mi pokazuje materiały. Mogłem to sprawdzić wcześniej. Tu gdzieś jest wejście do jaskini na lądzie. I ta jaskinia jest połączona, w sensie jest też wejście tutaj na przykład w oceanie, też jest wejście i to jest jedna jaskinia i to jest połączone. Są dwa wejścia, jedno jest z lądu, drugie z oceanu i to prawdopodobnie te materiały są w tej jaskini właśnie pod wodą.
No to tak trochę średnio bym powiedział. No bo ja potrzebuję trochę oleju, kurde, i teraz nie wiem jak to zdobyć, nie? Dobra, wiecie co, trzeba wskoczyć chyba na latacza i rozglądnąć się w okolicy. Sprawdzę tylko, czy w worku coś nie zostawiłem tutaj. A w sumie nic ważnego. Kurde, tu piranie są. To jest to wejście do jaskini. Kurde, tutaj przy tym wejściu do jaskini już byłem kiedyś. Na początku serii. No ale tutaj nie popłynę, kurde, za bardzo. Ja pierdziu. Nie wiem, no kurde, musicie mi dać znać w takim razie w komentarzach. Jeśli graliście w Ascendenta na mapie Decenter i wiecie, gdzie są materiały, bo z to, że wiecie, gdzie w Ark Survival Evolved się respiły, to tak naprawdę nic nie znaczy, nie? Gdzieś tam możecie powiedzieć, nie? Ewentualnie to zawsze można tam sprawdzić, ale tutaj troszeczkę się różnią jednak respy. Dobra, wiecie co? Lecę na północ. Kurde, może do bazy jeszcze bym skoczył. Dobra. Lecę do bazy. Zgarnę co potrzeba i lecimy na północ. Ja pierdzielę, ile tu jest dinozaurów. I wszystko się ze sobą bije. Nieźle. Mamy gigełka. Ej, czy gigełek też ma zmieniony model tego? Wygląda jakby miał zmieniony model. O to mi chodziło, pyromane jest. Ale tutaj to nie ma szans, żebyśmy cokolwiek zrobili. Widzę, że on podpala. Ta Mable Passive w ogóle jest. Czekajcie, bo go zjadły tyranozaury. Kurde, no chciałem jakiś research zrobić. Ej, ale to jak się go pasywnie niby oswaja? Cooked meat, cooked lamp i extraordinary kible. Kurde. No bo ja podejrzewam, że on będzie agresywny, nie? No, od razu chyba się rzucił na mnie. O kurde. To jak może tak jak Shadow Main będzie szedł spać? W nocy? Znaczy w dzień czy coś? Ciężko kurde powiedzieć. Dobra, tyranozaurów tu jest dużo. Pyromenów też dość dużo tu jest. W sumie nawet spoko, nie? Powiem wam szczerze, myślałem, że on lepiej będzie wyglądał, a taki kurde w sumie taki... Taki nijaki moim zdaniem jest ten dinek. Ale na pewno mocny, nie? Na pewno mocny. Fajnie by było go oswoić, tylko kurde nie mam pojęcia jak. W takim razie... Skoro się go pasywnie oswaja, to coś trzeba zrobić, żeby się go dało pasywnie oswoić, no bo tak o, to się pewnie nie da. Kurde, tu jakieś wiwerny są czy coś? Zaraz będzie dzień. Może ja sobie tu gdzieś stanę na górce i poczekam chwilę. Dobra, słuchajcie, przeczytałem na Dododexie. Kurde, no ale te tyranozaury go zabijają, tutaj wszystko zabijają te tyranozaury. Ale przeczytałem na Dododexie, jak się oswaja takiego pyromena. Pyromena. Pyromana. O, no tutaj jest taki samotny pyromain. No tu jest tyranozaur. Niedobrze też. Musimy się pozbyć tego tyranozaura. Wow. W ogóle zauważyłem, że ten... The Ark ma takie krwawienie jak Deino. O, on może pływać nawet, spoko. Halo? O, nie mogę wylądować teraz. Popsułem się. Dobra, no nieważne. Dobra, chodź. Dobra, rzucił się na mnie. Coś... O, wylądowałem teraz. Au! Dobra. W wodzie on gaśnie. Nie wiem, tak było napisane, że musimy go do wody złapić. Nie wiem, czy to jest potrzebne, czy nie. Ale musimy go poobijać. Czemu on poszedł na dno? I on ma jakiś efekt Dowset. To jest to, czy nie to? Dobra, zaryzykuję. Dobra, no to nie jest to. Wybuch. On powinien zaryczeć.
Dobra, mam gościa w wodzie. Wyjdzie z tej wody? Wyjdzie, kurde, niedobrze. Jak to zrobić? Może z kuszy go powinienem obijać. Kurde, uciekł na ląd. Niedobrze, no właśnie, on się podpali. Wow. Poczuł na ptaszora. Przestań latać za ptakiem. Teraz ryknął. Dobra, mamy to, mamy to. Ale tu nic nie ma. I kończy mi się czas. Czemu on nie chce absorbować tego? Zrzucił mnie. Łe! Co się dzieje? Spadaj, gościu! Dobra, umrę tu, no. Ty no, kurde, no co to miało być? Klikałem lewy, podpalony był, zapaliło się Absorb Flames na zielono. Klikam prawy i nic się nie dzieje, no. Skoczył, kurde, tego i co ja miałem kliknąć? Jakie głupie to. Dobra, idziemy stąd. Nie, no ale ciekawy dinek na pewno. O, czekajcie. Tu jest tyranozaur. Ma dwoje dzieci. Kurde, trzeba go zabić. Ja pierdziu, ej, nie wiem co jest grane z tym The Arkiem, ale jakoś tak dziwnie się z niego zeskakuje i w ogóle. Dobra. Teraz czym byśmy go mogli zabić? Anzu chyba wezmę, spróbuję. Że Anzu ma kurde mało HP. Nie no, Anzu nie da rady, Anzu se nie poradzi. To musi być Gigantoraptor chyba. Kurde, szybko bije, nie? I inne animacje trochę ma. Hop, 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 hop. Kurde, jestem przeciążony, no. Słuchajcie, levele zapomniałem dodać. No ja pierdziu i se zlazłem z tego. No gościu, róbrzesz coś! No co jest? No i czemu nie mogę teraz go przejąć? O, dobra, zadziałało. Może jakiś cooldown był. Dobra, ten ma 173, tamten 166. Not bad. 30 ataku, a ten? Drugi? 27, 30 ataku, 35 HP. HP nawet niezłe bym powiedział, nie? I w sumie, kurde, jak na początek, taki tyranozaur nie jest chyba zły, nie? Aczkolwiek i tak na pewno będę chciał oswoić go tak, jak się go powinno oswajać, nie? Na tym modzie. Czyli trzeba mu przynosić ciała, tak jak to się robi w przypadku karchy. Tylko pisaliście mi, żeby go oswoić, to trzeba te ciała trzymać cały czas w rączkach, a nie puszczać na ziemię, tak jak przy karcharodontozaurusie możemy zrobić, nie? Więc no, to jest taka różnica. W sumie wezmę to mięso. Chyba mnie uniesie The Ark. Więc na pewno, no, na pewno będę chciał oswoić tyranozaura w ten sposób. Próbować. Aczkolwiek te, które mi się teraz udało ogarnąć, nie są w sumie takie złe. Nie są w sumie takie złe. No dobrze, że chociaż, chociaż coś się udało oswoić. No bo parę dinków oswoiłem, jakby nie patrzeć. Troszeczkę mapeczki pozwiedzałem. No i gdzieś tam coś tam dotknąłem tego pyromana. Nawet przez chwilę na nim siedziałem, także spoko. Możecie mi dać jakieś wskazówki, jeśli chodzi o pyromaina. No a póki co, to by było tyle. Ja wam dziękuję za oglądanie. Jeśli wam się spodobało, zostawcie łapeczkę w górę. Zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. A ja się z wami żegnam, także trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć. Cześć.